Cześć wszystkim. Niedziela, czyli giełda Słomczyn, na którą się wybrałem. I tak, pokażę Wam, co udało mi się zakupić. Po pierwsze, kierownica do PlayStation 3, PlayStation 4, ale podłączyłem ją też pod piątkę i pod piątką jak najbardziej działa. Jest to Thrustmaster T150. Kierownica jak za darmo, zapłaciłem za nią 60 zł. I działa. I naprawdę fajnie działa. Następną rzeczą, którą udało mi się kupić, jest taka to deska. Tony Hawk Ride. Jest nowiutka w środku, jak ją otworzyłem. Nigdy nie używana. Nie ma ani jednej ryski. Foliki ponaklejane. Takie rzepy od spodu, które się podkleja. Jeszcze nie ponaklejane. Płytka zapieczętowana. Wszystkie instrukcje, pełen komplecik, bardzo fajne, już jedną taką deseczkę mam, ale nie w takim kolorze. I za tą deskę zapłaciłem 50 zł. Następną rzecz, którą udało mi się wyhaczyć, to PS2 Facior. Mam już kilka tych PlayStation, i czarne, i srebrne, ale kupiłem ją ze względu na network adapter oryginalny od PlayStation. W środku jest włożony dysk 300 giga. Odpaliłem przez FreeMagBota. Jest kilka gierek. Da się grać. Oprócz tego odczytuje normalnie płyty. Więc konsolka w pełni sprawna. Nie było do niej co prawda padów, ale były przewody zasilające i sygnałowe. I za to zapłaciłem 40 zł. U następnego pana wyrwałem 3 gry na PlayStation 3. Kompletne, w angielskich wersjach językowych, na pewno okładki. Z manualami, ze wszystkim. Za te gierki zapłaciłem 40 zł. Następnie znalazłem dwa move'y. Move'ów już mam bodajże 3 czy 4. Ale po 30 zł sztuka, więc szkoda było przejść obok nich obojętnie. Następnie gierka na Super Nintendo w wrestling. Ten sprzedawca miał kilka tak naprawdę tych gierek, trochę piłek nożnych, ale większość z nich miałem, tej jednej nie miałem, więc kupiłem. Miał też na N64, ale też miałem. Więc zdecydowałem się na zakup tylko tej jednej. 20 zł mnie ona kosztowała. Pan chciał do 40 zł, zależy od tytułu. No i ostatnim wyrywem, który udało mi się znaleźć, kolejny wrestling, który był w zestawie. No i Game Boy klasyczny, którego też już takiego posiadam. O, bodajże tam. Ale oprócz tego, że ma troszeczkę porysowaną szybkę, to stan jego jest naprawdę bardzo fajny, w pełni sprawny. I z gierką zapłaciłem za niego 120 zł. Giełda była bardzo duża. Naprawdę było bardzo dużo różnych fajnych rzeczy. Dla osób, które coś mogłyby posprzedawać, bądź do kolekcji, no ja większość tych rzeczy już miałem. To, czego nie miałem albo było tanie, ja ich chciałem kupić, to widzicie tutaj. Ale było na przykład mnóstwo, bo 5 albo 6 nawet Nintendo Wii konsol. Oprócz tego było trochę Xboxów. Klasyczne 360, jednego X-a bodajże widziałem. PS4 jedną widziałem, trochę PS3-ek. Trochę gierek PS2 i innych, ale niemieckie albo w słabym stanie, nawet jak nie miałem, to no, za taki stan chyba nie warto sięgać. No i chyba tyle tak naprawdę. To udało się zakupić. Myślę, że fajna giełda, fajne znaleziska. Ok, trzymajcie się, do następnego. Cześć.